Polskiego Deutsche Radia, Bank. Ja dost. Obecnie na terenie Wielkiej Brytanii działa 77 międzynarodowych banków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Polskie Radio 24. Północ, południe. Białoruś zrezygnuje z importu rosyjskiej energii elektrycznej. Minister energetyki tego kraju zapowiedział, że stanie się to już w przyszłym roku. Natomiast wicepremier do spraw gospodarczych, że najpóźniej do 2020 roku, czyli gdy zostanie uruchomiona białoruska elektrownia atomowa. Większość białoruskiej energii elektrycznej jest wytwarzana z gazu kupowanego w Rosji. Zdrowaś, Mario, pełna pan z tobą. Białoruski minister energetyki Ułodzimir Pawłowczyk na wspólnym posiedzeniu ogólnie z parlamentu oświadczył, że Mińsk zakończył rozmowy z Rosją dotyczące importu energii elektrycznej. Doszliśmy do wniosku, że nie będziemy jej kupować po rosyjskich cenach, lecz będziemy ją zamieniać na własną energię, powiedział minister energetyki. Pawłowczyk uściślił, że od roku 2018 Białoruś całkowicie zrezygnuje z importu energii elektrycznej. Natomiast wicepremier Białorusi Władimir Siemaszka, odpowiedzialny za gospodarkę, powiedział, że Białoruś zrezygnuje z importu rosyjskiej energii elektrycznej, jeśli nie w przyszłym roku, to do 2020 roku. Wicepremier Siemaszka oznajmił także, że Białoruś nie będzie masowo eksportować paliw przez rosyjskie porty, tak jak chce tego Moskwa. Białoruś produkuje paliwa wykorzystując rosyjską ropę i sprzedaje je za granicę, głównie przez porty oznajmił, że zawieszenie broni ma obowiązywać od 23 grudnia. Dodał, że mają być wydane odpowiednie polecenia przewidujące odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie rozejmu. Zaznaczył, że strony mają również dążyć do przeprowadzenia wymiany jeńców do nowego roku zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Białoruska agencja prasowa Piełta poinformowała, że uczestnicy spotkania potwierdzili swoje ogólne przywiązanie do całkowitej realizacji mińskich porozumień pokojowych dotyczących Donbasu. Kolejne spotkanie grupy kontaktowej do spraw Donbasu ma się odbyć 18 stycznia przyszłego roku w stolicy Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio Mińsk. Polskie Radio 24. Święta Trójco, jedyny Boże. Kolejne kłopoty izraelskiego premiera. Święta Policja chce postawić Benjaminowi Netanyahu zarzuty korupcji. Ma to być efekt wielomiesięcznego dochodzenia. Nie wiadomo na razie, czy sprawa trafi do sądu. Sam premier twierdzi, że jest to spisek lewicy i próba obalenia rządu. Zrozumimy specjalny wysłannik Polskiego Radia. Przeczysty stróżu dziewicy. W ostatnim czasie izraelska policja po raz siódmy przesłuchiwała izraelskiego premiera w jego rezydencji w Jerozolimie. Spotkanie trwało 4 godziny. Nie wiadomo, czy było to ostatnie przesłuchanie, ale izraelski kanał 10 poinformował, że policja skłania się do postawienia premierowi zarzutów i oddania sprawy do prokuratora generalnego. Ma to nastąpić do końca roku. Chodzi o domniemaną korupcję, fałszerstwa i złamanie zasad zaufania społecznego. Policja podejrzewa, że Netanyahu mógł przyjmować drogie prezenty od jednego z biznesmenów, cygara i szampan. Podejrzewa się też, że w zamian za pozytywne materiały o premierze Netanyahu właściciel jednej z najpopularniejszych w Izraelu gazet miał otrzymać ułatwienia w koncesjach na kasyna. Premier miał też działać na rzecz osłabienia innej konkurencyjnej gazety, która jest mu nieprzychylna. W ostatnią sobotę przez Tel Aviv przeszła kolejna już demonstracja, w której uczestnicy domagali się dymisji premiera. Sam Benjamin Netanyahu uważa, że jest to spisek lewicy, która chce obalenia jego rządu. Na świątecznym spotkaniu ze swoimi zwolennikami mówił, że oskarżenia formułują ludzie, którzy sami są skorumpowani. Powiedział też, że policyjne zarzuty, cytat, z pewnością wylądują w koszu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Benjamin Netanyahu sprawuje funkcję premiera Izraela nieprzerwanie od 11 lat. Według izraelskiego prawa, gdyby został oskarżony, nie musi rozmawiać z urzędem. W przypadku postawienia sądowych zarzutów nie byłby pierwszym izraelskim premierem, który stanął przed wymiarem sprawiedliwości. W ostatnich tygodniach na wolność wyszedł poprzedni Netanyahu na stanowisku szefa rządu, Ehud Olmert. Polityk odsiedział 16 miesięcy za kratkami po tym, jak został oskarżony o korupcję. Program Boże, ty mi wysłuchiwałeś, 24.
świętego Józefa, na upięcie najświętszej rodzicielki Twojego Syna. Wobec Polski artykuł 7 traktatu unijnego, Polska dostała jeszcze 3 miesiące na wprowadzenie rekomendacji, które dotyczą praworządności, dotyczą one podpisanych ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Pan prezydent Duda po tym, jak komisja zdecydowała się uruchomić artykuł 7, zapowiedział, że te ustawy, które właśnie są na jego biurku, podpisze. W studiu mamy kolejnego gościa, pani dr Małgorzata Bonikowska, europejska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A połączyliśmy się jeszcze z panem Markiem Długiem, europosłem, prezesem Prawicy Rzeczypospolitej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie pośle, czy coś zawiodło, że pod choinką mamy taki prezent? Nie, no to jest 14:10. Zawiodło, dotychczasowe spotkanie z operą. O 15:00 niezwykle koronka do Miłosierdzia Bożego. Po niej wsłuchano się w nauczanie papieży. O 15:30 czas pozdrowień, o 16:00 aktualności dnia, 16:15 aktualności Radia Watykańskiego, o 16:30 audycja dla młodzieży Piosenka Tygodnia. Dzisiejsze rozmowy niedokończone, zapraszamy o 18:15 i o 21:30. Temat: wartość życia w Kościele i w demokracji, a naszymi gośćmi będą ksiądz profesor Jan Przemułowski i ksiądz doktor Zenon. Prowokacji, dlatego że takie zalecenia ma prawo formować Rada Europejska, jeżeli taką procedurę rozpocznie przerażającymi głosy, jeżeli opowiedziałaby się za nią 22 państwa. Więc znowu mamy do czynienia z wiadomości w Radiu Maria. Przed Radą Europejską powiedzieć, że Polska odmawia współpracy, czy jakiś inny cel. Niemcy mieli rozważyć rezygnację z budowy Nord Stream 2, jeśli Polska zaniecha żądania reparacji wojennych. Sprawę opisuje serwis Politico, powołując się na źródła w niemieckiej dyplomacji. Dziennikarze portalu twierdzą, że Berlin chciał przehandlować umowę w sprawie Nord Stream 2 w zamian za wycofanie się Polski z żądań reparacyjnych. Do konkretnych rozmów dotyczących układu jednak nie doszło. Pomysł miał upaść w momencie załamania się rozmów o tzw. koalicji jamańskiej. Chodzi o ewentualny układ wyborczy między HDK-ami, liberałami i zielonymi. Według posła Grzegorza Długiego z ugrupowania Kukiz 15 autorem tego pomysłu mógł nie być niemiecki rząd, ale jeden z think tanków. To chyba jednak nie jest żadna poważna próba zastosowania stanowiska polskiego. Tych rzeczy nie da się z sobą porównać, tych rzeczy nie da się z sobą potrącić. To nie jest zwykłe rozliczenie handlowe. To nie jest to, że coś możemy potrącić, coś możemy czymś zamienić. To są kwestie z jednej strony polityczne, bo Nord Stream nie jest projektem gospodarczym, tylko jest projektem politycznym, a nasze reparacje wbrew pozorom też nie są tylko kwestią finansową, są również kwestią zamknięcia rozdziału, kwestią pewnych moralnych rozliczeń. Do kwestii budowy drugiej nitki gazociągu Nord Stream odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Nord Stream 2 jest projektem, który ma na celu uzależnić Europę Środkową jeszcze bardziej od gazu rosyjskiego. My chcemy się uniezależnić, powiedział rządu. Jednocześnie w Sejmie pracuje specjalny zespół mający oszacować kwotę reparacji, jakich od Niemiec może domagać się Polska. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska. Premier Mateusz Morawiecki stawia na bezpieczeństwo i dobrobyt Polski na pierwszym miejscu, powiedział wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Polityk odniósł się w ten sposób do wcześniejszego powrotu polskiego premiera z unijnego szczytu. Polskie służby dyplomatyczne poinformowały, że musiał on wylecieć wcześniej z powodu obowiązków w kraju. Prezes Rady Ministrów wczoraj spotkał się z szefem Agencji Wywiadu Piotrem Krawczykiem i ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych Mariuszem Kamińskim. Nie poinformowano, co było tematem rozmowy. Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński zauważa, że dla szefa polskiego rządu najważniejsze są sprawy krajowe. Rady Europejskiej od swoich ewentualnych kandydatów przez większość państw Europy Środkowej. Nikt nie zachęcał do tej akcji. Ona była wynikiem polityki wewnętrznej, a nie racjonalna. Nie została, jeżeli mówię o całej Unii Europejskiej, ale w Europie Środkowej,
dobrze odczytane. Nie przyjął do kraju. To pokazuje, że mamy adwokatem premiera swojego polityka, kraju, ale Viktor Orban powiedział bardzo zdecydowanie, że on się nie zgodzi na stosowanie tej procedury wobec Polski. Mimo, że ja pamiętam, jak w 2012 roku prezydent Polski apelowała. Oczywiście premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w piątek w szczycie unijnym w Brukseli w sesji dotyczącej stref euro. Szczyt opuścił przed jego zakończeniem, zanim opozycji przywódcy podjęli decyzję w sprawie zielonego światła na przejście do kolejnego etapu rozmów w sprawie tak zwanego Brexitu. Nikt na naprawdę niczego takiego nie obiecywał, natomiast państwa Europy Środkowej powinny zrozumieć. Spekulanci zarabiają na skokowym wzroście cen żywności. Koszt podstawowych produktów żywnościowych jest obecnie najwyższy od 5 lat, podobnie jak w wielu krajach europejskich. O sprawie napisał dzisiaj nasz dziennik. Ceny wzrosły w tym roku kilkakrotnie więcej niż poziom inflacji. W listopadzie żywność w Polsce była średnio o 6,5% droższa niż rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. Powodów takiej sytuacji w sektorze spożywczym jest kilka. Z jednej strony są to mniejsze niż ubiegłoroczne zbiory, a z drugiej spadek zapasów danego produktu, na przykład masła, lub afera z jajkami, co mogło windować ceny. Nastąpił nawet 5-krotny wzrost cen kostki masła na większości europejskich rynków. Zamieszanie mogli wykorzystać spekulanci, zwłaszcza w okresie świątecznym, kiedy popyt na wybrane produkty wzrasta. A dzieje się to w sytuacji, gdy poziom inflacji wynosi nieco ponad 2%, a ceny surowców rolnych maleją, wskazał dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Unia zadziałała bezprawnie, to bezprawne działanie nie mieli prawa. Teraz wszystko będzie się decydowało w Radzie Unii Europejskiej. No i to, o czym zaczął mówić pan europoseł, krótko mówiąc, czy polskiej dyplomacji uda się znaleźć tych co najmniej 6 państw, które nie poprawią w sprawie tego artykułu. Państwo powinno rozdzielić politykę od faktów, dlatego że to jest tak bardzo politykowa sprawa, że ciężko jest znaleźć tę osią, który płynie oparcie się tak naprawdę o z jednej strony zapisy traktatu, ale też o intencje, bo zawsze gdzieś w tle każdego zapisu prawnego, zwłaszcza takich dokumentów jak traktaty, są pewne decyzje polityczne. Interwencja poszczególnych państw, w ogóle w Unii Europejskiej, w rynek produktów żywnościowych. Unia Europejska chce bezwzględnie ten rynek regulować, podkreślił dr Marian Szołucha. Rozpoczęły się wypłaty 10 tysięcznych rekompensat za utracone prawo do bezpłatnego węgla. Górnicze spółki dostały już pieniądze z budżetu. W niektórych spółkach pierwsze przelewy wysłano w czwartek, gdzie indziej rozpoczną się w poniedziałek. Uprawnionych do rekompensat jest ponad 235 tysięcy górniczych emerytów i rencistów. Kazimierz Krajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, uważa, że rekompensata nie rozwiązała problemu utraconych deputatów węglowych. Możemy różne rzeczy w swoich domach, niestety, ale w tej części wspólnej prawosłownej zachowujemy się w pewien określony sposób. Jednak górników na tych, którzy dostaną rekompensatę, na tych, którzy nie dostaną, i to takie środowisko zostało skłócone, a przyczyną było to, że jednak, no co by nie powiedzieć, ze związkami zawodowymi ustalane to nie było. Jeden element tutaj zawiódł, po prostu brak było dialogu w tej sprawie. Nie było rozmowy, to pieniądze były, rząd myślał, że problem rozwiązał. A mnie się wydaje, że ten problem jeszcze urósł, zamiast miał się zmniejszyć. Prawo do bezpłatnego węgla lub czegoś jeszcze było elementem wynagrodzenia górników i świadczeniem dla emerytów i rencistów. I teraz był to rodzaj zobowiązania państwa wobec pracowników kopalni, jednym z warunków umowy o pracę. Rekompensaty otrzymają emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu, a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Ale co do zasady, trzymając się teraz liderów, prawa unijnego i tego ducha. Niemcy zamierzają kupić w Stanach Zjednoczonych od 45 do 60 ciężkich śmigłowców transportowych. Inspektor generalny Bundeswehr bierze pod uwagę maszyny produkowane przez należącą do Lockheed Martin firmę Sikorsky.
oraz mniejszy dwuwirnikowy Boeing. Ministerstwo Obrony Niemiec zamierza po zakończeniu analizy swych potrzeb zwrócić się w drugiej połowie 2018 roku do producentów o szczegółowej informacji. Dostawy nowych maszyn dla zastąpienia używanych obecnie śmigłowców miałyby się rozpocząć w 2023 roku. Resort Obrony chce wydać nowe śmigłowce w latach 2018-2029 blisko 4 miliardy euro, co musiałby najpierw zatwierdzić parlament. Pokowały się na swoich stanowiskach i w zasadzie nie widać, żeby ten dialog trwał od 2 lat, z stycznia 2016 roku. Cokolwiek zmieni. Na południowym wschodzie Polski zachmurzenie całkowite i śnieg. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże, miejscem słaby śnieg lub deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 0 do 3 stopni, wiatr słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni. W strefie nadmorskiej wiatr umiarkowany okresami dość silny i porywisty południowo-zachodni i zachodni. A na barometrach w Warszawie 991 hektopaskali ciśnienie rośnie. Były to wiadomości w Radiu Maryja. To Komisja Europejska w pewnym sensie ma związane... Wartość życia w Kościele i demokracji to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Albo można... Naszymi gośćmi będą ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas. Początek spotkania w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja tematu w Radiu Maryja o 21.30. Komisja Europejska stwierdziła, że po tych wszystkich sprawdzeniach, spotkaniach, wyjaśnieniach... Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. I w zasadzie to jest tyle, co Komisja Europejska może... Nie ustawajmy w walce. Nie możemy spocząć, dopóki nie osiągniemy całkowitej ochrony życia ludzkiego, od poczęcia do naturalnej śmierci, wskazuje w rozmowie z naszym dziennikiem jego eminencja ksiądz kardynał Raimund Leon Burke. Spekulacje żywnością. Czy czekają nas niedobory żywności i wzrost cen? Kto panuje nad rynkami? Instytut Pamięci Narodowej uznał wysiedlenia Gdynian za zbrodnie przeciwko ludzkości. Czy będzie to miało przełożenie na ich starania o uzyskanie statusu represjonowanych? Czytam w naszym dzienniku. Profesor Bogdan Hazan analizuje, czy strajki lekarzy są wywołane na polityczne zamówienie. Katyń raz jeszcze. Zabito ich strzałami w tył głowy w piwnicy więzienia Mokotowskiego. Komunistyczny mord na komandorach opisuje Piotr Szubarczyk. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Noj. 10 minut po 13, czas więc na audycję aktualności dnia. Na co jest mała nadzieja, ale może być tak, że w ogóle nie będzie potrzebne do głosowania. To jest jakby ta próba, tak? No ale to brzmi dość formalnie, wszystko się zgadza co do procedury tych intencji, prawda, terminów i tak dalej. Tylko że no, wystarczy popatrzeć na przykład te zalecenia, które dołączone są po raz kolejny do tej dzisiejszej decyzji i kiedy się je przegląda, po pierwsze one są szalenie szczegółowe. I tutaj mam sporo wątpliwości, chociaż nie jestem fachowcem od tych spraw, czy komisja ma kompetencje, uprawnienia, żeby tak szczegółowo wchodzić w zawartość ustaw w polskim prawodawstwie dotyczącym akurat w tym wypadku reformy wymiaru sprawiedliwości. I gdyby polska strona zechciała pójść za tymi sugestiami, to praktycznie unieważniłaby cały proces, który dokonał się w Polsce. Krótko mówiąc, te ustawy nie miałyby sensu, bo te zalecenia komisji no właśnie trafiają w to sedno, czyli to, co jakby z punktu widzenia Polski było najistotniejsze do zmiany tu na miejscu. Paradoks tej sytuacji polega na tym, że obie strony po tych dwóch latach zabrnęły dość daleko. Bardzo ciężko by było teraz, tyle nawet się wycofać, bo wycofanie tu nawet nie ma mowy, ale znaleźć jakiś punkt wspólny, żeby taki kompromis był wypracowany, bo też z tego trzeba wyjść z jakąś twarzą. Obie strony mają z tym problem, ale też pamiętajmy, Komisja Europejska, czy szerzej Unia Europejska naprawdę nie ma interesu dzisiaj, żeby uruchomić mocny konflikt z jednym z państw członkowskich. To jest absolutnie prawda, że to osłabia Unię Europejską, osłabia instytucje unijne, no a poza tym, do czego to tak naprawdę prowadzi w konsekwencji prowadzi to do eskalacji tego napięcia i jak tutaj słyszeliśmy, też Polska na pewno będzie tłumaczyć, zabiegać o poparcie, więc to tym bardziej zaczynamy się dzielić, bo w dłuższej perspektywie to jest sytuacja, która nikomu nic dobrego nie da. W związku z tym obie strony, gdyby to nadrzędnym celem było tak, jak jest to zresztą deklarowane ze wszystkich stron, nie ze strony polskiego rządu, było zachowanie tej jedności, jednego
stabilności Unii, która jest teraz tak ważna w momencie, kiedy Unia jest trochę na zakręcie ze swoimi reformami. To jest dokładnie przeciwnik do rynku Putin. Teraz jest pytanie, na ile Polska teraz, no bo to jest sprawa przeciwko Polsce, a więc polski rząd jest tutaj bardzo ważną stroną tej procedury. Na ile polski rząd jest w stanie, czy przez te 3 miesiące, czy później, argumentować, ale też wyjść naprzeciw, bo jak się mówi, to panka trzeba dwojga. Jeżeli z niczego się nie odpuści, to też nie będzie żadnej zmiany. Szanowni Państwo, pierwszy temat, nasz gość, pan Alfred Fujara, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu, NSZZ Solidarność, witam serdecznie, szczęść Boże. Zresztą premier panie przewodniczący, na jakim jest etapie zmiana przepisów niedzielnego handlu, bowiem, że to nie tylko kwestia niedziel, chcielibyśmy, żeby to były wszystkie niedziele, ale wiemy, że to będzie, można powiedzieć, to co się dzieje, jeżeli chodzi o to, jak czytałem, trzy etapy, także planujemy od 1 marca w każdym miesiącu, żeby dwie niedziele, później od 1 stycznia, tylko jedna niedziela w miesiącu, a od stycznia 2020 roku wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu, które gdzie przypadają w jakichś szczególnych okolicznościach. To jest znak zapytania ogólny, czy jest tu pole, tego nie mam, czy jest tu pole do gdzieś przesunięcia chociaż no liczyliśmy do końca, że jednak po będą to wszystkie niedziele nie i tak bo się uda wprowadzić tą ustawę. Jeszcze próbowali to wczoraj senatorowi zrobić na posiedzeniu Senatu. No niestety nie udało się. Decyzja zapadła, decyzja polityczna, że będą to na początek niedzielniak. Dlatego, że to nie jest nowa sprawa, to się ciągnie i państwa mają już wyrobione. W 18 roku też o tym, co się w Polsce dzieje. Od 1 marca w 19 roku przez ostatnie 2 lata, więc myślę, że tutaj w 3 miesiące tak, proszę Państwa, my, nawet jeśli by nastąpiła zmiana tak, bo czekamy na tą ustawę, nawet dlatego, że to jednak jest kwestia półtora roku, już pewnych opinii, już leży które w Sejmie, są też są jako uzgadniane komentarze do więc myślę, że do tego głosowania gdyby doszło, Polska go nie wygra. Czy 4 piąte, czy 24 kraje zagłosują tak za tym, żeby ta procedura była uchwalona, żeby był uruchomiony. I wtedy oczywiście nadal daleka droga. Że to będą wielokrotnie powtarzać te możliwości rozmowy. Cieszą się, że cały czas pamiętajmy o intencji. Intencją jest nie użycie. Dziękuję bardzo za to krótkie spotkanie. Będziemy nasłuchiwać, czy te sygnały świadczące o jakiejś możliwości kompromisu zaczną do nas docierać. Dziękuję. Moim rozmówcą była pani dr Małgorzata Donikowska. A my połączyliśmy się z naszym kolejnym gościem, pan Łukasz Kobesz. Dobry wieczór. Cały czas oczywiście zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób sytuacja, która się wytworzyła po dzisiejszej decyzji komisji, przełoży się na naszą sytuację na arenie międzynarodowej, w Europie, ale może też pora zastanowić się nad tym, w jaki sposób ta decyzja zaciąży tu w Polsce na naszym wewnętrznym życiu politycznym. No do tej pory presja z kolei na działania Komisji Europejskiej w tej dziedzinie praworządności to było główne paliwo opozycji. To też moje pierwsze pytanie, takie w sumie proste, czy ta decyzja w jakiś sposób pomoże Platformie Nowoczesnej, czy też nie będzie miała większego znaczenia? Wydaje mi się, że na pewno ona dalej utrwala się w istniejących konflikt politycznych. Ale jest tego bardzo pewnie wzmocni, bo w tej chwili wzajemne oskarżenia, z jednej strony oskarżenia opozycji o to, że ona doprowadzi w jakimś sensie koalicja rządząca od 2015 roku doprowadziła w jakiś sposób izolacji na arenie międzynarodowej do odchodzenia tego na ile te poprawki, które naniósł na najwyższym senatorowie, na ile one są ważne i na ile odnowcą na tym zależy? Międzynarodowym, tak naprawdę, w kierowaniu z Rady Państwa i tak dalej, więc to wydaje mi
Ta sama babka gada cały czas z tym, to znowu jakieś podejrzane. Myśmy jechali do Brukseli, w zasadzie no, z punktu widzenia przeciętnego polskiego obywatela nic szczególnego się nie działo, panowie sobie rozmawiali. Dzisiaj mamy tą decyzję i czy to, że z tej strefy, czy też tego czasu dyskusji zaczynają pojawiać się jakieś konkretne decyzje, może pana zdaniem w jakiś sposób Polaków, nie wiem, przestraszyć, bo Polacy, jak wiemy, i to wszystkie znowu powołam się na sondaże, potwierdzają, że Polacy są bardzo przywiązani do członkostwa. No myślę, że Może nie, natomiast moje pytanie właśnie, co dalej, przede wszystkim jest duże pytanie, co rząd robi dalej, czy jednak się w jakiś sposób rozluźni, czy w jakiś sposób próbuje wyjść naprzeciw przynajmniej części oczekiwanych Komisji Europejskiej, czy też po prostu dalej będzie prezentował tą postawę, która będzie prezentował przez ostatnie dwa lata, szczególnie po prostu takiego bardzo mocnego utwierdzenia, że to jest taka nasza suwerenność. Tutaj musimy wziąć pod uwagę Ale niezwykle istotne. Chodzi o trenerów, którzy wyszukują utalentowanych pod względem sportowym malców i zaszczepiają mają miłość do różnych dyscyplin. Później, gdy zawodnicy wskoczą już na wysokiej górze, oddają ich bardziej doświadczonym szkoleniowcom, usuwając się w cień. Minister sportu i turystyki Witold Bańka postanowił uhonorować pierwszych trenerów. Podczas drogowej gali w Warszawie kilkudziesięciu szkoleniowców otrzymało nagrody w wysokości 2000 zł. Wśród nagrodzonych był wychowawca wicemistrza świata lekkoatletyka Piotrańska, którego przedstawiał wspaniały tytuł. Nie jest pan tego pewien, że wszystko zaczęło pan wszystko w kartonach przyjechać. Zawodników to niekoniecznie chyba z tego co pamiętam, w predysponowanych do tych kobiet, mówił, że na początku uprawiał ogromna odpowiedzialność, bo jeśli się zna dokładnie rodzinę tego swojego wychowanka, no to nie można gdzieś tam przycisnąć, czy pewnie mogą rodzice mieć pretensje, jak to było w polskim przypadku. Ale nie było żadnej potrzeby, Piotrek tak zdolny, właściwie na poniedziałek, zaczęliśmy się bawić, że pracowników się będzie wymuszało i skakał w dal i rzucał wszystko. Właściwie w tym wieku będzie się wymuszało do wyjścia do pracy.
mieliśmy proponowanie, by była to godzina piąta, nie było żadnych eksploatacji. Wszystko naturalnie, bo przychodziło, naturalnie wygrywał wszystkimi na poziomie powiatu, województwa. Tak jakoś ta jego kariera i rozwój się... Jego kariera... Wiemy, że lepiej od czego takie pytanie, gdzie jest miejsce na człowieka? No cały czas tylko... Na, w tamtych latach tak, się tym sportem. Wszystko jest zwane tego nie początkującym osobom i trenerom, żeby tak nie prowadził, jak mówił jeszcze trener Krzysztof. Wiemy, że działa z tego, no bo mnie tutaj nie są. Wiemy, że mamy szkolenie, które mamy szkolenie o finale. Każdy gdzieś chce przyciskać tego zawodnika, żeby było na wyższym poziomie, żeby miał jakieś dofinansowanie czy szkolenia. W naszym przypadku to nie wyglądało. Wszystko się odbywało swoim rytmem, w swoim czasie. Wszystko było przemyślane przez trenera Krzysztofa i myślę, że to wypaliło. Wielu sportowców może troszkę górnolotnie mówi, że gdyby nie ten człowiek, gdyby nie pierwszy trener, to nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. Ty też możesz tak powiedzieć o panu Krzysztofie? Zdecydowanie tak. To jest stosunkowo trafne określenie. Na pewno nie spotkaliśmy się. Byliśmy się tutaj. Przedstawiciel podnoszenia ciężarów, Arkadiusz Michalski, to oczywiście brązowy medalista tegorocznych Mistrzostw Europy. Panie Arku, może pan przedstawić swojego pierwszego trenera? Moim trenerem jest Krzysztof Michalski, czyli mój tato. Jak to się wszystko zaczęło? Mój tato kiedyś to miał też ciężary. Czyli mam rozumieć, że taka propozycja była, ale została zmieniona, tak? Że w ogóle prawda była na wysokim poziomie, bo on mnie pokierował jakby na początku drogi. Panie Krzysztofie, dziś jest oczywiście Toma, ale kiedyś to nie wierzę, że nie było obawy. Wiadomo, że pan sam znał smak tych treningów, tego wysiłku na podnoszenie ciężarów, to jeszcze dochodzi taka kwestia bezpieczeństwa, bo jednak gdy mały chłopiec zaczyna, no to trzeba rzeczywiście bardzo uważać na to, żeby... Panie Przewodniczący, tylko że parlamentarzyści nie są międzynarodowi, tylko są obywatelami Polski. Czyli mamy rozumieć, że Austrii przez koniec świata od wielu lat, tak? 175 kg, a on 225, tak? Czyli mamy 52 kg więcej. Jest myślę, że to nie jest mało, ale nie ma się co do Austrii czy Niemiec wybierać, bo tam jest koniec świata. Pan wspomniał o tym pierwszym treningu, o tych pierwszych ciężarach, zawodach, a jak pan wspomina te początki, to podejmuje ważną decyzję, że rzeczywiście może wystarczy, może powinno to dziecko przejść pod oko innego szkoleniowca, może więcej z nim osiągnie. Pan pamięta ten moment? Czy to była trudna chwila, trudna decyzja dla pana? Akurat tak wyszło, że Jarek w 2015 roku leciał do budowlanego pole. Wiadomo, chodzą tutaj pieniążki. Do 2015 roku po prostu wspólnie rezytuowaliśmy. Zawsze był przyjmowany w Polkowice, bo oczywiście jeździł na zrównowanie kadry narodowej i był pod opieką tam sztabu trenerskiego i lekarskiego. Ale pamiętam pierwsze sukcesy na zawodowy tego 16 lat, zdobył tutaj wicemistrzostwo Europy, to był na stronie w Szwecji. Później się już medale posypały, jedno po drugim, można powiedzieć. On
z tego co pamiętam, bo na pokoju zdobył 16 medali, 4 mistrzostwa Europy, naprawdę to jest wiele, jeżeli chodzi o pokrywski sport. No wiadomo, że to troszkę na przykład było z tego, ale no sytuacja była, no muszę tak wypowiedzieć. Ja też myślę, że wie pan co, no wszędzie jest ten trud pracy, ale też można sobie stwarzać w jaki sposób takie ludzkie, normalne warunki do pracy, a nie, że ciężko nam wstanie, musimy iść do pracy. Wiadomo, że to nie jest sprawa łatwa, ale można to czynić ludzkim. Jeszcze pytanie mam, bo państwu też zależy na centrach logistycznych, tutaj, no i tych, którzy handlują, na przykład sklepy internetowe. Tutaj ten e-handel no, nie został wzięty pod uwagę. No pytanie, czy rząd albo czy jest taka możliwość, żeby w dalszym procedowaniu może jakichś zmian w tej ustawie handlu. Talenty talentami, godzina szósta. Jeśli chodzi o co do Kamila, to od samego początku każdy, kto widział go, podkreślał, że to naprawdę jest perełka, tylko trzeba ją szlifować. Także od samego początku widzę, że jest chłopak utalentowany. Natomiast Dawid był zawodnikiem naprawdę przeciętnym i tylko i wyłącznie ciężko swoją pracą dochodził do tego, co teraz prezentuje. Jak wyglądają te początki, jeśli chodzi o skarbków narciarskich? Może to jest tak wielka fascynacja tymi odległościami, ale na początku to są przecież miniaturowe, powiedziałbym, narty i malutkie skocznie. Trzeba powstrzymywać tych zawodników, żeby nie pchać się od razu na wielkie skocznie. To na pewno, te narty są troszeczkę inne, wiadomo, są szersze, są dłuższe. Średnio zawodnik zaczynający skacze na nartach około 2 metrów i to już jest duża powierzchnia, a zaczyna na takich całkiem malutkich skoczniach. Już przede wszystkim się uczy się jeździć, stać na tych nartach, zjeżdżać pod progu, a dopiero stopniowo próbujemy. Są zawodnicy, którzy bardzo szybko by chcieli od razu na jak nie wiadomo jak duże skocznie chodzić, ale po pierwszych dwóch skokach na tej mniejszą linii to jest nie takie, to jest proste i trzeba czasem paru lat, żeby zawodnik z malutkiej skoczni czy na skocznie 50-70. Rozumiem, że pańskie największe marzenie, trenera, dwa razy już stał na najwyższym stopniu podium olimpijskim, ale podejrzewam, że to jeszcze nie koniec. No, na pewno jest to jakieś moiste spełnienie, ale nie podchodzimy do tego przez mat samego wyniku. Ja cały czas tego zrozumiałem. Czy pytanie, czy wiedza jest, bo pan mówi, że my tego nie widzimy, bo nie ma kontaktu takiego bezpośredniego jak w sklepie, w jakimś centrum handlowym. My tego nie widzimy, a czy parlamentarzyści, którzy, no czy, nie wiem, czy rząd, czy parlament nie wyraża zgody, czy widzi tych ludzi, czy też nie miał takiej okazji. To Polskie Radio 24, zbliża się godzina 6. Się to pokazać, wyciągnąć na światło. Czas na informacje. Tam pracownikami się dzieje. Reforma sądownictwa stała się faktem. Prezydent podpisał ustawę o KRS i Sądzie Najwyższym. Artykuł 7 unijnego traktatu uruchomiony, chodzi o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Polska i Grecja rozpoczęły współpracę w kwestii reparacji i odszkodowań wojennych od Niemiec. Aleksandra Kozera zaprasza. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. W specjalnym oświadczeniu mówił, że są one dobrym rozwiązaniem i usprawnią działanie wymiaru sprawiedliwości. Prezydent podkreślał, że nowe ustawy różnią się od tych, które w lipcu tego roku zaadoptował. Tłumacząc swoją decyzję, mówił, że wreszcie ludzie odzyskają wiarę w sprawiedliwości w polskie sądy. Podkreślał, że ważnym elementem reformy jest odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów. Zaznaczył, że sądy i sędziowie są sługami polskiego społeczeństwa i polskiego państwa. Andrzej Duda powiedział, że te ustawy różnią się od tych zawetowanych przez niego w lipcu. Zmieniły się bowiem uprawnienia ministra sprawiedliwości i zasady przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego na emeryturę. Dlatego
prezydent zdecydował, że ustawę podpisze. Taką decyzję podjąłem. Powiedziałem, głosy takiej krytyki, jaką słyszę z wielu stron, zdumiewają mnie. Prezydent mówił, że po wejściu w życie ustawy o Sądzie Najwyższym dzięki czemu będzie on mógł szybciej orzekać. W Sądzie Najwyższym powstaną też dwie nowe izby: kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych oraz dyscyplinarna. Z niesmakiem słucham wszystkich gromkich głosów o tym, jak straszliwy system zostaje wprowadzony. Odnosząc się do ustawy o KRS-ie, prezydent powiedział, że służy ona demokratyzacji państwa. Członkowie rady będą wybierani przez Sejm, a nie przez środowiska sędziowskie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Decyzja prezydenta o podpisaniu ustaw jest dobrą odpowiedzią na działania Komisji Europejskiej, przekonuje minister sprawiedliwości. W programie Minęła 20 TVP Info Zbigniew Ziobro komentował m.in. postanowienie Komisji o wysłaniu wniosku do krajów członkowskich o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Pan prezes, wysokości zadania zachował się bardzo godnie. Pokazał, że Polska jest suwerennym państwem. Jesteśmy największym państwem Unii Europejskiej i oczekujemy też, by nas szanowano. Będziemy jak chłopiec na posyłki, nie damy się traktować jak państwo wasalne. Mamy swoje zasady, chcemy respektować zasady Unii Europejskiej, ale też nie pozwolimy, by ktoś nam narzucał swoje polityczne przekonania i interesy. Zbigniew Ziobro dodał, że Polska będzie domagała się, by Komisja przestrzegała prawa europejskiego i stawiała wobec nas takie oczekiwania, które mieszczą się w ramach prawa, a nie są, jak mówił minister, subiektywną projekcją oczekiwań poszczególnych członków Komisji. Przypomnijmy, wczoraj Komisja Europejska poinformowała, że rozpoczyna procedurę wobec Polski z artykułu 7 unijnego traktatu. Komisarze na posiedzeniu w Brukseli zdecydowali o wysłaniu wniosku do krajów członkowskich o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Zaakceptowali tym samym propozycję wiceszefa Komisji Europejskiej. Uruchomienie artykułu 7 nie oznacza sankcji. Restrykcje przewidziane są dopiero na dalszym etapie. By je wprowadzić, potrzebna jest jednomyślność wszystkich krajów. Polska i Grecja rozpoczęły współpracę w kwestii reparacji i odszkodowań wojennych od Niemiec. Z greckimi deputowanymi i prawnikami rozmawiał na ten temat w Atenach poseł Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw reparacji wojennych. Widział sprawy i problemy parlament, no bo jeżeli wielcy zostali wpuszczeni i ten raport szacuje nie jest dla nich partnerem do rozmowy, czyli handlowcy, prawda, konkretna fizyczna osoba, która w nas pracuje, to tym bardziej powinien być jakiś płaszcz, taki parasol ochronny tych, którzy mogą to zrobić, którzy, no, od których na przykład handlowcy i wielcy są zależni. Zainicjował prezydent Andrzej Duda podczas listopadowej wizyty w Atenach. Przed nami kolejny dzień posiedzenia Senatu, podczas którego będą kontynuowane prace nad projektem zmian w kodeksie wyborczym. Do głosowania nad nowelizacją wraz z senackimi poprawkami dojdzie najprawdopodobniej po południu. Jeśli projekt ustawy zostanie przegłosowany wraz z poprawkami, trafi on ponownie do Sejmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, więc czekamy na nowelizację. Czas na prognozę pogodową, Wymar Znocy i ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązują w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, szczególnie w okolicach Olsztyna i Elbląga, mazowieckim, łódzkim, opolskim i dolnośląskim. W tych regionach kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Na termometrach teraz od 4 stopni w Szczecinie do minus 3 w Suwałkach. W dzień na niebie dużo chmur, wysoko w Sudetach, Karpatach i na krańcach wschodnich opady śniegu. Na pozostałym obszarze śnieg i deszcz ze śniegiem przechodzące w opady marznące, powodujące gołoleć. Miejscami silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na wschodzie i dolinach karpackich. W centrum determinacji około 2 stopni do 6 na zachodzie i wybrzeżu. Widzimy, że jest to jak najbardziej zasadne. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan Polski Radio 24, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ. A ja mam dla was ostrzeżenie drugiego stopnia. Już w niedzielę Wigilia, a ty, drogi słuchaczu, nie masz jeszcze pierogów, nie masz jeszcze kapusty postnej, nie masz nic przygotowanego. Więc spiesz się, bo będzie niedobrze. Halo, Warszawa, w programie Polskiego Radia 24, przed mikrofonem Grzegorz Jankowski, godzina 6:06. Pora wstawać, szykować Wigilię, albo jechać do pracy, a ci, którzy nie muszą wstawać, niech jeszcze sobie pośpią. Kochani, jest 21 dzień grudnia, to 355 dzień roku.
Słońce w znaku strzelca wejdzie o godzinie 7.43, a zajdzie o 15.26. Dzień będzie trwał 7 godzin i 43 minuty, czyli najkrócej w historii moich poranków w Polskim Radio 24. A pamiętam, jak się budziłem jeszcze o godzinie 4, wchodziłem z pieskiem i było tak jasno, tak ciepło, tak sympatycznie. Imieniny obchodzą Piotr, Seweryn, Tomasz i Tomisław. Uwaga, uwaga, to początek astronomiczny. Kochani moi, budzimy się, do życia, czytamy galerię. Oczywiście o Arturze i o tym, że Komisja Europejska chce wprowadzić sankcje. I tak sobie myślę, droga Komisjo Europejska, a gdzie byłaś, kiedy Niemcy chciały na przykład budować Nord Stream? Tam się bałaś cokolwiek powiedzieć, no bo wiadomo dlaczego. Kochani moi, 6:07, czas nieubłaganie pędzi do przodu. Naszym gościem jest pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie w Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i radnych. Panie profesorze, zakończył się ten szczyt Unii Europejskiej. Takie poważne sprawy, zajmowano się podziałowymi kwestiami na wakacji nawet. Przewodniczący Donald Tusk przyznał awarię, więc wygląda na to, że polityka dotychczasowa naszego państwa, pani premier Beaty Szydło, dziś też podpisuje się z pewnością pod temat premier Mateusz Morawiecki, była słuszna. Tytułowa piosenka stała się nieformalnym hymnem solidarności i symbolem walki z komunizmem. Napisany przed szczytem jeszcze Rady Europejskiej, który stwierdza pan przewodniczący, że system kwotowania uchodźców stanął się nieskuteczny przeciw państwom członkowskim, to jest powtórzenie tylko tego, co polski rząd mówił od początku. Dobrze, Państwa, już. Polityka nie ma co, bo oni te poezje, wiecie Państwo, przegrywają, ale tą żydowską puszkę, wiesz, Żydzi przegrywają, ale puszka tą żydowską, puszka Czmarko z Krakowa, a Krakowa to w Warszawie nikt nie lubi po prostu. Nie to dlatego, że my to jakimiś tam rasistami jesteśmy. Brukseli. Zwróciła uwagę na komentarze w prasie niemieckiej, która zauważa, że przewodniczący Rady Europejskiej po prostu powiedział prawdę. Czyli innymi słowy, bardzo, jak Żydów przepędziła Anka Romanowicz do Bułkę, Węgier. Natomiast Łodzi, no to w kierunku Krakowa. Nerwowe reakcje niektórych polityków, jak chociażby pani kanclerz Niemiec, choć nie jestem do końca pewien, czy ten list nie był konsultowany, bo podejrzewam, że wszystkie tego typu decyzje jednak są konsultowane. Pan Jan Tajaniego, czy niektórych komisarzy Unii Europejskiej, którzy nadal dziś obstają przy tym, że należy relokować uchodźców i postrzegają to w kategoriach, moim zdaniem, źle pojmowanej solidarności, ale nie ma wątpliwości, że ten system podzielił państwa członkowskie, a nie popchnął do przodu sprawy w kierunku jej rozwiązania. Kwestia Brexitu, bo chyba przyszła już druga faza. Pan premier Morawiecki, tak jak mówił w sprawie migracji, głos polskiego rządu zaczął coraz lepiej się przebijać. Tak też mówi, że w sprawie Brexitu polskie interesy zostały zabezpieczone. To cieszy i od początku zapowiadaliśmy, bo chcę przypomnieć, że europosłowie wybrani z list Prawa i Sprawiedliwości tworzą grupę polityczną z brytyjskimi konserwatystami. Jesteśmy z nimi w ścisłym kontakcie i zapowiadaliśmy, że to będzie priorytetem naszej współpracy, ale także wsparcia działań rządu, bo jemu trzeba